Cześć widzowie, z tej strony Olek, witam was w czwartym odcinku z Deluxe Ski Jump 4. I dziś kontynuujemy Puchar Świata. No i Maciej Kot przed Jarosławem Krzakiem, Anzela Niszek, Klemens Murańka, Adam Niźnik, Piotr Żyła, no i tak dalej. No to kontynuujemy, najdalszy z Polaków test Kamil, 152 punkty. I mamy przed nami zawody drugie w Rukatunturi. Czyli w Kusamo. Pies paszkę liderem, a to nasz pierwszy Polak. Kamil Stoch! Kamil... Dobry! No kurczę, nie wiem, który był Kamil. Piotr był trzeci. I mam do was sobie pytanie. Jaki obstawiacie wynik? Polska, Arabia Saudyjska. I jutro są skoki, nie wiem. Ojej. Ale Dawid pierwszy. Dawid mnie na razie nie obchodzi, to są kwalifikacje, czyli rozgrzewka. Olej Games! Olej Games, dobre wyjście z progu. Olej Games! W okolicach swojego rekordu przegrywam ze Stochem o 90. Tomasz Pil! Tomasz Pil, 130 metr, do 135. Aleksander zniszczał, odpalił się w kwalifikacjach. Tylko tu spóźnił, ale będzie chyba lepszy skok niż Dawid, ale szukać słabo. Paweł chyba też spóźnił, ale on w okolicach 25 metra, no to było trochę przeżyłowanie. Kuba Wolny! 42. Numer startowy. Za punktka widział tak trochę słabo na narta. Piotrek Żyła. Żyła lepiej, chociaż widzowie skoczy. Trochę za wcześnie chyba wyszedł, ale ten skoczył choć lepiej. O 30. Niźnik Adam. Niźnik Adam. Oj, tam mocno potem podjało pod koniec. O 37 metrów. Klemens Murańka. Wyjście z progu Klemensa, Klemens Murańka, dobry skok Murańki. 37,5, 8 miejsce, Jarosław Krzak. Dostanie naszych reprezentantów. Teraz słabe wyjście z progu Jarka, 15 miejsce i lider, Maciej Kot. Fantastyczny skok Maćka, który dał mu 6 miejsce, najlepszy z Polaków, Kamil Stoch. O! Nie spodziewałem się, że to jest konkurs KO. Ja tu trochę pozaznaczałem konkursów KO. No dobra, no to skaczemy konkursy KO! Ja kontra Daiki i to. Jest to 9 miejsce Paweł Wąska, ale teraz oby się poprawił Paweł Wąsek, około 138,5 metra. Wyrywam parę. Taki i to 127 metrów, ale na razie rozwaliłem. Jakub Wolny z Janem Herlem. 109 metrów Jana Herla. No, ledwie co za punktka. Mamy awans, oczywiście. Trzecie miejsce, ale skok trochę słaby. Piotr Żyła z Simonem Amanem. Ojej, to może Simon wygrać. Nie, no upadek. Dobra, Piotrek Żyła odpada, to kit z tym. Mam jeszcze, o Boże, ja Aleksander zniszczył kontra Jarosław Krzak.
kto będzie w drugiej serii? Ja się nie spodziewałem, bo to będzie zacięty pojedynek, Polak. To teraz Polak, Lionel, ale takim skokiem to raczej Aleksander Mistrzow będzie w drugiej serii. Jarosław Krzak drugi w klasyfikacji generalnej. Wygrywa. Spokojnie, wygrywa parę. Bez Piotra Żyły. Tomasz Pilzy celebrewcem. Tomasz Pil leci. Leci w okolicach. To 4. Tomasz Pil będzie coś przyjemny. Adam Niżnikrzy, Jushiro Kobayashi. Będziemy już 10 miejsce w kwalifikacjach. Adam Niżnik blisko nad zespokiem, ale daleko. Klemens Murańka z Forfangiem. Johanne Andre Forfangiem, który zepsuł skok. I dobry skok! Maciej Koc z Kevinem Alsewem. 114,5 metra, nieźle, lider. Pucharu Świata. Przeskoczył to, ale to jakiś wybitny to nie był, bo Paweł przegrywa scenę, ale Paweł był właśnie w tym. Scenę prewcem. Oleg Games z Zografskim. Kurczę, Zografski se poradził trochę. Pasywnie po wyjściu z progu. Dobra wysokości dzięki temu. 136 metrów. Na razie tylko Piotra Żyły nie mamy, bo zostało jeszcze dwóch Polaków przed nami. Kamil Stoch z Gregorem Deszwandenem. Dobre wyjście z progu Kamila. Gregor Deszwander. Kamil Stoch! 140 metrów. Traci 1,7 do lidera. Dawid Kubacki z Piusem Paszkę. Dawid pokaże klasę. Dawid Kubacki. Kubacki. Zawiesił. Wygrywa Dawid Kubacki parę. Okej, wygląda to tak. Pierwszy z Polaków, Jakub Wolny. 124 metry w pierwszej serii. Konkursowy i wygrana para. W drugiej serii słabszy skok, raczej lepszy, ale słabszą pozycję. Maciej Kot, 20. I lider Pucharu Świata zepsuł skok. Klemens Murańka. Teraz za wczesne wyjście z progu Klemensa, ale dobrze jest. Trzecie miejsce, 130 metrów. Aleksander Zniszczył, który skakał z Jarkiem Krzakiem. W parze jest szczęśliwym przegranym. Ale drugi skok o wiele słabszy, Adam Niżnik. Lecz o wiele słabiej skoczył w drugiej serii. Adam Niżnik tego nie odczuł. Adam Niżnik obejmuje prowadzenie. 135 metrów. Anzelaniszek go wyprzedza. Tomasz Pil, 10 miejsce, top 10. Tomasz. Takie miejsce. Jarosław Krzak. Jarosław Krzak w okolicach. Trzecie miejsce. Timi za 136 metrów. Potrzeba. Dawid Kubacki. Kubacki uzyskuje około taką odległość. Jest liderem! Punkt i 0,2. Oleg Gains. Mm.
11,5. Paweł Wąsek. Dobry skok około 135 metra. Jest liderem. Kamil Stoch! Przegrywający tylko z cenę. Cenę prewcem. Kamil Stoch. Kamil leci, 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 leci. 139 metrów. Mamy polskie podium. Kamil Stoch przed Pawłem Wąskiem i Dawidem Kubackim. To się zapowiadało bardzo dobrze. Maciej Kot, Azela Liszek, coraz bliżej. Jest Kamil Stoch. Kamil Stoch, pierwsze zwycięstwo, odbudował się, te 100 punktów udało. Awans spory przed Pawła Wąska, 1 punkt. Ale Maciej Kot tam ma przewagę jeszcze sporą. Dobra, zapisane. Jeszcze raz, no dobra. Mam jeszcze 4 minuty czasu, to loty narciarskie. Jak ja tu mam doskoczyć? Mam planicę. Gdzie była ta planica? Ale mamy Vikersund. I latam na Vikersund. Vikersund, jest tu Vikersund. No to jedziemy. Z F4 najpierw. Vikersund najpierw z F4. Dobra. Page up. Startujemy z 42 belki. Dobra. Teraz jedziemy jak Ada Małysz. Zdziole wyjście z progu, ale leci. Jezu, jak już widzę, jak oni się czują. Upadek. Dobra, z F1. Ja skakałem za linię bezpieczeństwa już tutaj. Nagrałem zanim rozpocząłem nagrywać DSJ-ta na kanał. Za linią bezpieczeństwa. Noty po 18. 284 metry. 275 nota. No dobra. Okej. F2. Teraz samego F2. Ja nienawidzę z F2 samego skakać. Nie lubię F1, F2. I tak z F2 wyskoczyłem z progu. Tylko żeby nie było jak na Bigcu czasami. No tu już lądowanie przed linią bezpieczeństwa niestety. Dobra. A teraz niższej. O kurde, minus 7. Wielki numer 1. Będziemy jak Piotrek Żyła. Szurać nartami pewnie. Ach, nie udało mi się. Kurczę. Już było blisko tak piękne, żebym szurał i nagle bym tak... Jest ciężko. Jeszcze raz. Wiem, że mam jeszcze trochę czasu, ale za wczesne wyjście z progu. No i znów nieustany skok. Ajajaj. O jedną belkę wyżej. Ja chcę zrobić tak, że będę nisko leciał, nisko, nisko, a potem wysoko nad skokiem i będzie fajnie jak w kombajnie. Tylko, że coś zepsułem i skoczyłem krócej. Z 10 metrów krócej. Zachęcam do zostawienia łapki, górę, subskrypcji, napisa, dziaki, obstawiacie wynik, Arabia Polska. Ja obstawiam 1-0, bramka i nie będzie Zielińskiego i niewykorzystany karny Lewandowskiego. O! Mój wynik, a mi co tu przyszła? Nic ważnego. No to dobra, skok. Dobra, honorowy skok. Robimy honorowy skok z belki 8.
Widzowie, dziękuję, że byliście. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!